panienka jest może stanu wolnego? Bo ja od niedawna tak. Doprawdy? Niemożliwe. Kto by wypuścił taką partię z rąk? Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz na minę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Kazimir wysadza drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy. I ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu. A drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. No, ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Nawet jeśli. To mieszanka saletry, kordytu i piorunia nur, ten ci załatwi sprawę. Coś jeszcze? Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. Dobra, bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Mam charakterystyczną gębę, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden. Jedziesz. Cholerne wszystko. Znów wszystko wstawi. Co? Już jadą. Kurwa, patrol! Mamy minutę. Ruchy! Ja pierdolę.
już lepiej było się wysadzić. Kurwa, w środku miało nikogo nie być! Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark! Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. Pożółkłe listy, przewiązane sznurkiem. To była prawdziwa miłość. Na razie czysto. Odpukać. Dobrze, ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Nie teraz. Musimy zejść do skarbca, jasne? Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! No to kurwa klops. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Twoja stara bierze w rzece! Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! Zamknęli się. Szlak! Zaraza. Złóż się, broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dwa! Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz.
Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie! Nikomu nie może stać się krzywda! Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. W takim razie podstawcie nam wóz. Jest środek nocy, skąd ja ci teraz wytrzasnę wóz? Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! No masz rację, łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? Nie jesteśmy wybredni. Byle jaki ma jeździć. Dobrze, załatwię ci to. Ale w zamian chcę, żebyś wypuścił zakładników. Ilu? Wszystkich! A gdzie Evelyn? Zwiała. Tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. Ależ pięknie łupło. Trochę głośno, prawda? Bo musiałem dodać więcej piorunianu rtęci, ale... Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy! Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu! Te same obrazy były na aukcji. Nie wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopę lat. No, niech mnie dunder świśnie. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta. Za zdradę. Lata biedy. Upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny. A Horst mnie oszukał. Wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To cię nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Hojna oferta, Horst. Przyjmuję ją. Co? Jak możesz? Od początku mówiłem ci, że nie lubię, jak się mnie w coś wrabia. Trzeba było to potraktować poważnie.
Popatrz, nawet wspólnicy się od ciebie odwrócili. Ale nie ja. Jednak co brat, to brat. Jestem gotów ci wybaczyć. Tak? Doprawdy? Jedyne, co musisz zrobić, to uznać mnie za głowę rodu. Ukorzyć się. Gdybym cię nie znał, pewnie bym się nabrał, ale ja cię znam. Jak zły szelok. Umyć go i ubrać do pogrzebu. Tylko znajdźcie coś porządnego, żeby wstydu nie było. Wreszcie. Nie lubię niedomkniętych spraw. W takim razie przejdźmy do kwestii nagrody. Tak jak mówiłem, możesz wziąć, co chcesz. Tak jak mówiłem. No tak, Wiedźmin. Chcę domu Maksymiliana Borsodiego, cokolwiek to jest. Nie rozumiesz? Tam są dokumenty, testament! To się nie może dostać w ręce Olgierda za żadną cenę! Za żadną? Jesteś pewien? Tak, Wiedźminie. Prędzej zginę, niż oddam ci te papiery. Nic prostszego. Zaraz dołączysz do brata. Zabić Wiedźmina! Na Wiedźmina! Z prawej głowy! Zdjęcia!
Cholerne świeczki. Za chwilę wpadną Chińczycy. Zaraza. Gdzie może być to ukryte przejście? Samo pora. Trzeba się stąd zmywać. Niech żyje Radowid. Są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. Dobrałeś sobie interesujących ludzi do swojej kompanii. A co w nich ciekawego? Moczy, mordy i hultaje. Wszyscy co do jednego. A skąd ich wziąłeś? Niektórzy są ze mną od dawna. Innych zebrałem z gościńców, a jeszcze inni sami mnie znaleźli. Przynajmniej mam się z kim napić i zabawić. No i odkąd z nimi podróżuję, moi starzy wrogowie siedzą cicho. Nigdy nie widziałem podobnej szabli. Skąd pochodzi? Z Ofiru. Dostałem ją. W prezencie. Byle chłystek może powiesić sobie u pasa broń i obnosić się z nią, udając groźnego. A moja szabla ostrzega, że jeśli jej dobędę, to padnie trup. Jej widok z miejsca studzi pentaków, chętnych zmierzyć się z Olgierdem von Everetz, słynnym infamisem. Medalion podpowiada mi, że jest magiczna. Owszem, nie sądzę, żebyś kiedykolwiek wcześniej widział lepszą broń. Ciągle zastanawiam się, w jaki sposób zmieniłeś tego ofirczyka w potwora. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że to nie była zwykła klątwa. A co to? Profesjonalna ciekawość, czy zwykłe ludzkie wścibstwo? Doskonalenie zawodowe. Chcę wiedzieć na przyszłość. Na przyszłość? Łudzisz się, że uda ci się spełnić moje życzenia i wszystko skończy się dla ciebie dobrze? Zobaczymy, jak będzie. A teraz przyznaj, pomagał ci jakiś czarodziej. Dam ci podpowiedź. Nie tylko ty zajmujesz się spełnianiem życzeń. Odim zmienił ofirczyka w potwora na twój rozkaz? Nie. Sam to zrobiłem. Ale masz rację. To nie była zwykła klątwa. To było życzenie, które wypowiedziałem w gniewie. Nie sądziłem nawet, że się spełni. Mimo wszystko nie żałuję. Skąd właściwie znałeś tego ofirczyka, którego zamieniłeś w potwora? Ależ jesteś ciekawski. Przecież lubisz gadać o sobie. No, nie da się ukryć. Ofirczyk był królewiczem, który podróżował po świecie inkognito, by poznawać obce zwyczaje. Była też pewna dziewczyna, ktoś ważny dla niego i dla mnie. Wówczas nie mogłem się równać z zamorskim arystokratą, więc rodzice obiecali jej rękę ofirczykowi, mimo że to mnie kochała. Żebyś ty widział, jak on ją czarował.
Gdy pytała go, dlaczego podróżuje w przebraniu zwykłego kupca, odpowiadał, że jest jak żaba z bajki. Wystarczy jeden pocałunek, żeby stał się dla niej księciem. Chciał być żabą, to został żabą. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego. Zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Mogę zrobić większą. Na przykład po tym, jak już się spełni twoje ostatnie życzenie. Naprawdę mnie nie lubisz, co? Nie lubię cwaniaków, którzy próbują mnie wykorzystać. Dlatego zginęli obaj bracia. Dlatego ty powinieneś mieć się na baczności. Odnotowane. A teraz rada dla ciebie. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? W sumie to nie. Pytałem raczej z grzeczności. Winszuję manier. Coś jeszcze? Nie. Jadę zabawiać twojego brata. Połamania nóg. Dosłownie.